Ta afera taśmowa ma niestety wszystkie cechy, a właściwie część cech afery Rywina. Tak samo w aferze Rywina przez długi czas Warszawa mówiła, że coś jest na rzeczy. Tak samo w tej sprawie wiedzieliśmy, że te taśmy istnieją. Świat polityki wiedział. Państwo wiedzieli, my wiedzieliśmy. Jak ktoś śledził internet, niektórzy dziennikarze nawet na Twitterze pisali, że są taśmy, są nagrania, ale Donald Tusk to zatrzymał, bo jest euro i na razie nie należy tego ruszać. Wiedzieliśmy o tym, że to wybuchnie, ale jakoś ten, kto wiedział i zatrzymał, tak jak wtedy Adam Michnik, tak teraz Donald Tusk, nie powiadomił prokuratury, nie powiadomił organów ścigania, tylko się mówiło. To odsłania brzydkie praktyki za kulisami sceny politycznej. Oczekujemy od Donalda Tuska zajęcia stanowiska, ale złożymy też wniosek, by na nas najbliższym posiedzeniu Sejmu prezes Rady Ministrów Donald Tusk przedstawił wyczerpującą informację w tej sprawie, jakie kroki podjął, czy wyjaśnił, czy zmusił swojego ministra do wyjaśnień, jakie były to wyjaśnienia, czy są dla niego wiarygodne.